piąte zwycięstwo z rzędu. Było ciężko. Nie mówię, że będzie lekko. Ja się zastanawiam, dlaczego nie faulował tref w tych ostatnich sekundach. Czyli na przerwę najpierw było. No ale to dopiero mecz grupowy. Już jeszcze trzeba poczekać do niedzieli. I słodycze, no super sprawa. Po każdym meczu drużyna, każda, czy przegrana, czy wygrana. To było pewnie wasze pierwsze zwycięstwo, prawda, z soboty? No, niestety, ale nie. Wygraliśmy z nimi na sparingu wakacje oraz w zeszłym roku na turnieju w Białymstoku. Dzisiaj 65-62. Ile miałeś punktów? Nie wiem, nie liczyłem. Gram do zespołu, nie na wynik, nie na sukcesy. Dokładnie. Anvil. Czekałem, a nie Anvil. Pozdrawiam. 14, pozdrawiamy. Gratuluję. Świetny, świetny mecz, Andrzej. Jak ci się dzisiaj grało? Patrzę na twoje statystyki. 20 punktów, 8, 5 asyst, 5 zbiórek. To wcale nieźle. Nie było źle, aczkolwiek może było lepiej. Myślę, że zagrasz podobnie w finale, jak będzie? Mam nadzieję. Ale jeszcze trzeba półfinał. Jeszcze półfinał trzeba przejść. Andrzej Pluta, dobry mecz. Już pomału będziemy kończyć. Świetny pojedynek. Ja podsłucham, co pan Andrzej tam tłumaczy. Nie, ja mówię, że dobrze jest grać mecze słabo i wygrywać. Tak. Najlepsze mecze przed nami. Jak się podobał mecz? Co? Jak się mecz podobał? Nie, no bardzo fajnie. Myślę, że mecz walki. Nie było może skuteczności, bo skuteczność słaba, ale mecz walki. Skuteczność? Słaba, bardzo słaba. Osobiste, spod kosza, rzuty. Justyna, no. 28% skuteczności Sopotu, ale wasza 41. Wiesz co, tak, nie wiem, czy piłkarze grali, czy koszykarze. No, 41 to nie jest, nie. Skąd 40% to jest dobrze? To nie jest źle, 41%. To jest słabo, za dwa jest słabo, 50%. Na razie, mamy. Ja, to ty to zrobisz. Na razie.